Gdyby mnie ktoś zapytał, czy robiąca w ostatnich dniach karierę w internecie fotografia premiera Tuska z prezydentem Putinem z miejsca smoleńskiej katastrofy jest prawdziwa, odpowiedziałbym nie wiem. Tak samo nie wiem, czy i ewentualnie jak bardzo wyraźnie premier uśmiecha się na tym zdjęciu. Wiem natomiast, że to, kto dostarczył redakcji to zdjęcie, jest sprawą zupełnie drugorzędną, choć można się domyślać, że jest to osoba nieżyczliwa premierowi. Ale to nie powód, by nie publikować tak sensacyjnej fotografii. Informacja na niej zawarta jest nie jest własnością redakcji, ale społeczeństwa. Jeśli jest nieprawdziwa, niech premier pójdzie do sądu i tam dochodzi satysfakcji, a nie pyta ustami rzecznika prasowego, kto ujawnił to zdjęcie.